Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, a my kontynuujemy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio i znajdujemy się... Vergen? Edirn to państwo, Vergen, tak. Znajdujemy się w Vergen i musimy odnaleźć Schilde Tankerville. Henselt dowiedział się o spisku, zgwałcił Wes, Detmold nam uciekł, zabiliśmy Adama Pangrata i naprawdę czuję, że dzisiaj będzie ostatni odcinek z tego aktu. Tak coś czuję, moi drodzy. Musimy lecieć. Za pamięci pierdolniemy sobie jeszcze jaskółeczkę może. Picie eliksirów. Jaskółka. Generalnie sobie jeszcze przyciszę odrobinę słuchaweczki. Walniemy sobie jaskółkę, bo czuję, że właśnie tam będzie dużo walki. I naszym zadaniem jest odszukać Schilde de Tankerville. O tak, o Zoltan! Na pochybel, Geralt? A już myślałem, że to Henseltowe barachło przedostało się przez tunele. Próbowali. To pięknie, żeś im to zełbów wybił. Dobrze cię widzieć. A Jaskier gdzie? Ruszył na zachód, do Oxenfurtu. Komu podpadł tym razem? Henseltowi. Patrz go, mógł poczekać. Przecie Henselt zbierze zaraz baty na gołą żyć. Zoltan, Vergen upadnie. Wynoś się stąd, póki jeszcze możesz. To nie byłoby po krasnoludzku, co? Zostawiać kompanów? Jeszcze czego? Tylko nie daj się zabić. Sam się nie daj, Benzwale. O, jaki ty miły dzisiaj. Właściwie to co ty tutaj robisz? Mamy porachunki z Henseltem. A kto tutaj nie ma? Osobiście dowodzi armią? Takiej okazji by nie przepuścił. Szukamy Schilde Tankerville. Podobno była w drodze. Mignęło mi jej wyniosłe dudko, ale tylko przez chwilę. Cały czas przesiaduje w chałupie tej drugiej czarodziejki. Jak ona się tam zwie? Filippa Einhardt. O, to! Może się tam rżną, bo słyszałem, że Filipa... Gdzie to jest? Najbardziej wysunięty dom na północ. Najłatwiej tam dojść przez most linowy. Aha, i jeszcze jedno. Ta cwaniara ma tajne przejście, które prowadzi za mury miasta. Dzięki. Jeszcze coś. Otoczyli Jorveta. Z garstką wiewiórek broni się w kasztelu. Pomóż mi. Biegnij do kwatery Filipy lub na odrzecz Jorvetowi. Wiecie co, że i tak z Filipą wydaje mi się będziemy mieli do pogadania. A ja w sumie... Czemu by nie pomóc też Jorvetowi? W sumie nie potępiam go. Tylko po prostu wybrałem taką, a nie inną drogę, moi drodzy. Dlatego polećmy sobie do Jorveta. Pomożemy mu i zobaczymy, czy damy radę. O kurwa. Podpowiedziałem mu. O kurwa. Żyjesz? Idź górą, spotkamy się w domu Filipy. Okej. Uff, proszę, mi się na szczęście udało. Dobra, kochani, jak się tam dostać teraz? Tędy damy radę gdzieś wyjść. O wy kurwy jedne. Dobra panowie, koniec tego. Zasuwamy wam ardzikiem. Co jest? Oh shit, dobrze, że wziąłem tą jaskółkę. Fuck. Pięknie. Dead body. Dziękuję panu. Świetnie, temu już dziękujemy. Ha,
Świetnie. Najbardziej wysunięty na północ. Północ jest tutaj. To ja wnioskuję, że Jorvet. A tak, jest napisany Jorvet. Udajmy się tutaj, do Jorveta, że mamy tak, stoimy, to on jest tam. Okej. Polećmy, moi drodzy, do Jorveta. Mamy tam komando Skojatel. Mam nadzieję, że... Oni nas nie atakują, okej. Tutaj kolejna bitka. Boże, bardzo dobrze, że zrobiliśmy ten art. Zastanawiam się, czemu nie ma muzyki w grze. Czekajcie. Dobra, nieważne. Nie wiem dlaczego. Może po prostu tutaj nie ma muzyki? Nie wiem. Dobra, wbijamy. Zobaczmy, co tam się słychać. Aha, to nie ten dom. Przepraszam, że ty komuś na chama się wbiłem. Czekajcie, to tutaj chyba. Jeżeli pójdziemy tędy. Tak jest. Kłenik. Ardzik. Pierdut. Świetnie. Zniszczony. Elegancko, panowie. Prędzej bym się ciebie spodziewał między żołdakami Henselta. Nigdy mnie nie rozumiałeś, Jorvet. Po prostu nie zapomniałem o Flotsam. A to, że górne Edirn padło, nie oznacza, że pochowamy się po lasach. Twój sen się skończył, Jorvet. Nigdy. Okej, okay, udaj się do kryjówki Filippy. To było takie zadanie, po prostu, żeby sobie zrobić generalnie. Ale fajnie, fajnie, cieszę się, że pomogłem Jorvetowi, bo ja tak naprawdę, kochani, nic do Skojatel nie mam. Oni sobie walczą, ja ich po prostu nie popieram w czynach, ale walczą o to, co ich, a my po prostu wybraliśmy taką, a nie inną drogę. Niech sobie robią i po prostu idą swoją drogą, wcali Skojatel, jak i Jorvet. Oh, damn! Połóżmy, dawaj. Dobrze. Nie, jednak Ardem musimy go. Założy się, że on naprawdę mocno bije. Kurwa, faktycznie mocno. Fuck. Połowę życia już mu zbiliśmy. Uciekamy. Musi nam się chociaż jedno załadować. Już mamy, dobrze. Świetnie! Finisher na nim. Elegancko. Trofeum z żywiołaka. Zobaczmy, czy ono jest może lepsze. Nie. Zdrauga jest lepsza. Zapiszmy grę. Weźmy sobie miecz taki. Dobrze, to jest tutaj ten dom Filippy. Fuck, następna uciekła nam. Do zobaczenia, blok mój. Oho. To chyba z kolegą mamy do pogadania.
Spóźniłeś się, królu. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Mów, albo... Nie bądź śmieszny. I tak nie wypuścisz mnie żywego. Haha, Wiedźmin Jasnowic! Tyle dla ciebie, ty gnoju, zrobiłem. A ty mi tak? Jeszcze do tego taki jesteś patafian zasrany. No nie, ja ci tego, stary, jeżeli będzie możliwość, to ja ci tego płazem nie puszczę. O, nie martw, nie myśl o tym. Twoi ludzie też za bardzo mi tutaj problemu nie sprawiają. Zarówno tu, jak i na ulicach. Aha, to król też idzie do boju ze mną. Peace! Tu kolega. Pięknie. Pęk. Dziękuję. Najpierw sobie załatwię obstawę. Pobawię się trochę z tobą, królu Henselcie. Bardzo chętnie. Fuck. Niedobrze. O ty kurwo. Świetnie! Tu się chociaż w kadstenkach przydaje igni. No to co, królu? Pobawimy się trochę? Potańczymy? Jednak ardzik to jest niezawodna rzecz. Świetnie. Pokonany. Umiesz robić mieczem. W końcu znalazłem godnego przeciwnika. Wygrałeś bitwę, ale wojnę przegrałeś. Miasto jest w moich rękach. Proszę, proszę, Vernon Roche. Chyba mamy do pogadania, królu, troszkę. A ty jesteś w moich. Dla dobra temerskiej korony Vernon Roche nie cofa się przed niczym. Jeśli trzeba, staje się mordercą lub wymaga tego od innych. Bernard Loredo przynosił światu tylko pogardę, cierpienie. Dlatego pomogłem Roszowi, związałem się z jego ludźmi. I stanąłem przed kolejnym wyborem. Zabić komendanta zabitej dechami faktorii to co innego niż zabić króla. Nawet jeśli obaj są mordercami i gwałcicielami. Vernon Roche, temerski kogucik w niebieskie paski. Co mi zrobisz? Wiesz, co cię czeka. Nie zabijecie mnie. Nie odważycie się. Jestem królem Kedwen, a niedługo i Dolnej Marchi. Beze mnie północ nie przetrwa. Zwyciężyłem! Wiecie, dlaczego tak się śpieszyłem z bitwą? Wiecie? Musiałem zdążyć przed Lok Muin. Gra na czas. Załatwmy go. Czekaj. Mów, królu. Co się wydarzy w Lok Muin? Nowy porządek świata. Nowe granice. Wszystko się zmieni. Będą tam wszyscy władcy północy, królowie i książęta. Znacie to stare powiedzenie. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Czarodzieje zostali zaproszeni? To ich pomysł. Chcą wskrzesić Radę i Kapitułę. Chcą odzyskać swoje prawa i przywileje. Miejsce w społeczeństwie, te bzdury jakieś. Wykiwałem ich wszystkich. To ja będę dyktował traktaty. Ja pokażę, gdzie jest ich miejsce. Kazałeś zabić moich ludzi. Oczywiście. A co wy robicie ze szpiegami w Temerii? Rozdajecie im nagrody? Nikt z powieszonych nie należał do spisku. Tylko ja. Znasz takie powiedzenie? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Twoje łotrostwo sięga chmur. Co nazywasz łotrostwem?
To, że dzięki mnie Kedwen jest silniejszy niż kiedykolwiek przedtem? Jesteś głupi. Jestem ostatnim władcą północy, z którym Nilfgaard musi się liczyć i będzie się liczył. Wiedźminie, przemów mu do rozsądku. W sumie, kochani, Loredo był podobny. Loredo zabiliśmy. Powiesił niewinnych ludzi. Chce dyktować warunki. Jest po prostu... Sami słyszycie, jest po prostu draniem. Do tego zgwałcił Wes. Odezwijmy się o to. Mordowanie i gwałcenie też zaliczasz do królewskich cnót nowego porządku? Każda dziewka marzy, żeby wychędożył ją król. A Wes? Oskarżyła ci się? A myślałem, że jej się podobało, bo piszczała jak nienaoliwiona ośka. Dobra, słuchajcie. Mam w dupie takiego frajera, jakim jest Henselt. I według mnie nie kliknę, chodźmy już, Roż. Jest twój. Zostawiam was samych. Nienaoliwiona ośka. Śmieszne. Bardzo śmieszne. Nie ośmielicie się. Nie, ja już się ośmieliłem. Kogoś zabić. Ja ci pomogę, Marty. Tak wszystkich wychujałeś. Jestem Henselt z Ardkaraik. Ostatni z rodu jednorożca. A jednorożce wyginęły. Nie będę przed tobą skomlał. Spójrz mi w oczy. No, dalej. Mści się. O, tak. O, pchła. Pogryzła lwa. I bardzo ci dobrze. Draniu jeden zasrany. Ja pierdziele. Nie dziwię się, że to zrobił, naprawdę. Henselt? Tylko my wiemy o tym, co się tu wydarzyło. My i Henselt. Zapomnijmy o tym. Ja już zapomniałem. Sheila teleportowała się do Lok Muin. Gdzie Sheila, tam i Leto. Mordercy ciągną na pokojowe obrady. Nie może nas tam zabraknąć. Sheila de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicia nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lok Muin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lok Muin, mistrzu Jaskrze? Cóż, wasz sługa i kronikarz musiał uchodzić z Doliny Pontaru. Swe bohaterskie wystąpienie przeciwko królowi Henseltowi mógł bowiem przypłacić życiem. A grzechem wobec sztuki byłoby dać się pokornie życia pozbawić i pozwolić relacji tych niezwykłych wydarzeń zginąć na zawsze. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Lok Muin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. Tak jest, akt trzeci, tydzień później. Poseł od Radowida był? Tak jest. I co powiedział? Temeria się nie utrzyma. Królestwo zostanie podzielone. Szlachta w niezgodzie, konetabl Natali straci grunt pod nogami. Stary wierny Natali dostanie kopa w żyć? To było do przewidzenia. Byli o krok od dogadania się, ale bez córki Foltesta nic z tego nie wyszło. No właśnie. Kwatera gotowa? Mamy mały problem. Zobaczmy, o co chodzi.
Zaraz, tu nie ma drzwi. Nie możemy jej zamknąć w celi bez drzwi. Wiem, durniu. Odsuń się. Wujek Detmold wyczaruje ci malutki domeczek. Versailles Aneimo. Nie oddamy cię temu wstrętnemu Natalisowi. Uprzątnijcie tu trochę. Jesteśmy w Lokmuina, nie w chlewie. Pieprzysz, Geralt. Marszałek Graupenek to był wredny fiut. Ale to były też inne czasy. Kazał wymordować wszystkie elfy w Lokmuin. Jorved i mu podobni wycierają sobie tym gęby od lat. Podczas wojny podejmuje się różne decyzje. Po prostu. Raupenek miał z pewnością straszne wyrzuty sumienia. Znowu pieprzysz. Powiedziałem, że to fiut. Bronisz and Seed? Też mają krew na rękach. Wrany odeszły, musieliśmy ratować źródło mocy. Zachowaliśmy miasto pomnik. Elfie pierdolenie. W pobliskich jaskiniach znaleziono setki jaszczurzych kości ze śladami po mieczach. Zresztą, myśl sobie co chcesz. Mnie interesują tylko obecni mieszkańcy tego miasta. Czemu mi się wydaje, że zrobisz coś bardzo głupiego, kiedy tam dotrzemy? Przede wszystkim znajdę tam lek na moje cierpienie. Detmold był tylko narzędziem w ręku Henselta. Detmold to parszywy morderca, a Henselt był królem. Zabiłem go. Do końca nie wierzył, że się odważę. Ja też nie. Nie rozmawiajmy o tym nigdy więcej. Nie mam pojęcia, czy zdołam wymazać tamte obrazy z pamięci. Pamiętaj tylko, zemsta na Detmoldzie niczego nie zmieni. Zmieni. Duchy moich ludzi wypiją moje zdrowie. Okej, w imię Temerii uda się pod bramę do Lokmuin. I tak, moi drodzy... To było coś więcej niż wojsko. O kurwa. Sam dobierałem ludzi. Szkoliłem ich. Jak tu pięknie. Tak, moi drodzy, dotarliśmy do aktu trzeciego, ostatniego chyba. Żywotność. Oczywiście weźmiemy sobie to chętnie. Zmysł walki. Grupowe ciosy naładowanie się. Paska adrenaliny. Pozwala generować adrenalinę ciosami miecza. Jestem ciekawy, jak to działa. Ciekawe, zobaczmy. Nawet nie dostali szansy, żeby zginąć. Co? Dobra, generalnie straciliśmy trochę życia, bo... Nie zapominaj, po co wyruszyłeś. Bo mieliśmy... więcej życia dostaliśmy. Okej, kapuję. Geralt jest przeciążony. Kurwa, naprawdę. Miecz króla Henselta. Nie, ten jest dużo, dużo gorszy. Ale zobaczcie. To jest lepszy miecz srebrny. No tak, o jeden. Weźmy go sobie, zarzućmy. Tego sobie sprzedamy. Zbroję tą sobie sprzedamy, albo wrzucę do schowka po prostu, jeżeli będzie. Chociaż raz go wykorzystamy. I oczywiście te trofea sobie posprzedajemy. Ciekawie to wygląda. Spójrzcie, jak zajebiście. No ale dobra, mniejsza. Generalnie jesteśmy w akcie trzecim. Tak myślałem, że tutaj wszystko się skończy wtedy. I przejdziemy dalej. Spójrzcie, jakie to ładne wszystko. Elfie miasto Lokmuin. Dobra, spójrz. O, było spójrz. Wow. Naprawdę. Dobra, lecimy. Dojdziemy do bramy. Zobaczymy, o co tam, co tam się dzieje, co tam się święci wszystko. Zrobimy małe rozeznanie na początku i będziemy mogli kończyć sobie odcineczek, bo akurat tyle trwało. Fajnie, zaczęliśmy sobie trzeci rozdział. I możemy lecieć dalej ku przygodzie. I w tym odcinku się wszystko, znaczy w tym akcie się wszystko wyjaśni. Na pewno spotkamy się jeszcze z Leto.
Jak my stoimy z kasą? Kurde. Geralt, tylko nie spadnij. No dobra, dwa koła prawie. Oczywiście sobie posprzedajemy te wszystkie rzeczy z tych harpii. To na pewno nam troszkę więcej tutaj da kasy to wszystko. Ale zobaczcie, pozwoliliśmy zabić króla Henselta. No w sumie powiedzcie mi sami, naprawdę. Rycerze zakonni. Był skurwysynem. Zakonu płonącej róży spodziewałbym się wszędzie, tylko nie tutaj. Po utracie wpływów w Temerii związali się z Radowidem. Lepiej, żebyś nie pokazywał im się na oczy. Z tymi dewotami nigdy nic nie wiadomo. Nie przejmuj się zakonnikami. Nie tak dawno ratowałem ich tyłki. Chyba o tym nie zapomnieli. Wtedy jeszcze nie byłeś posądzony o królobójstwo. Tutaj wszystko może się wydarzyć. Przynajmniej poręczę za ciebie. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na głównym placu. W porządku. No dobra, okej. Porozmawiaj z Radowidem. Stać! Kim jesteście? Vernon Roche i Geralt z Rivii w służbie Temerii. Zabójca Foltesta w służbie Temerii? Zabójca Foltesta jest w Lochmuin. Wiedźmin pomoże mi w jego pojmaniu. Jest z wami Siegfried? A jakże, jest. No to pewnie będzie chciał ze mną się zobaczyć. A czemuż to? Bo stał się wielkim mistrzem dzięki mnie? W takim razie wchodźcie! Siegfried, pamiętam go. Nie wierzę w pokojowe młody Siegfried. Jedno jest pewne. W tym mieście nikomu nie można O, jest Siegfried. Pamiętam go z pierwszej części. Prędzej bym się ciebie spodziewał w temerskim lochu. Znam przyjemniejsze miejsca. Dlatego z Roszem poszukujemy człowieka, który trafi tam zamiast mnie. Słyszałem niejedno o dowódcy niebieskich pasów. Poznać wielkiego mistrza to dla mnie zaszczyt. Wielkim mistrzem zostałem tylko dzięki Geraltowi. Ale tylko dzięki tobie zakon ma szansę przejść niezbędne reformy. Pracujemy nad tym. Wplątałeś się w nielichą kabałę, Geralt. Wierzysz w to, co mówią? Tylko głupiec może brać cię za mordercę królów. Z drugiej strony głupców nigdy nie brakowało. Nigdy się do nich nie zaliczałeś. Co tu robisz? Powiedzmy, że jestem tu na wszelki wypadek. Słyszałem, że to pokojowe obrady. Łatwiej o pokoju rozprawiać, niż go utrzymywać. Jakie jest wasze zadanie? Radowid to młody król. Ma zadatki na wielkiego władcę. A my dopilnujemy, żeby nim został. Bezinteresownie? Ofiarował nam ziemię. Zakon nie gryzie ręki, która go karmi. Macie wkroczyć, jeżeli rozmowy będą się układały nie po myśli Redanii? Wierzę, że dyplomacja zwycięży. Na takich obradach każdy ciągnie w swoją stronę. Świadomość, że za murami stoi obóz rycerzy zakonnych, uspokoi rozgorączkowane głowy. Czego możemy się spodziewać w Lochmuin? Każda delegacja obwarowała się w swojej dzielnicy, jakby się szykowała na oblężenie. Dmuchaj na zimne, gorącym się nie sparzysz. Bywaj, Siegfried. Okej, pogadaliśmy z Siegfriedem z Densle. Dobra. I powiem wam, miło spotkać takiego gościa. Jak chcesz powęszyć, to znajdziesz mnie w pobliżu siedziby Radowida. Dobrze. Damy radę tutaj wejść? Oczywiście damy, przecież innej drogi cholera nie ma. Okej, moi drodzy, podążaj za Vernonem Roche'em w imię Temerii. Ale tym, moi drodzy, zajmiemy się już w kolejnym odcinku, także na dzisiaj będziemy kończyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek, zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam i już niedługo kolejny odcinek. Tym razem znajdujemy się w Lochmuin i tutaj zakończy się cała ta historia, tak mi się wydaje. Także na razie, trzymajcie się i do następnego. Hej!